stycznia 2013 roku zapraszamy na 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem puszka do połowy dla dzieci, a od połowy na godne leczenie seniorów. To zapraszamy was wszystkich na 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bądźcie razem z nami podczas naszego grania nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo jak to mówił Rekowciak, on się będzie działo! Rafał Topolski, szef sztabu 21 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mysiborzu. Rafał, jak się kształtuje Wielka Orkiestra w Mysiborzu? Ile mamy osób zbierających do puszek datki? Jak to wygląda? No witam serdecznie. Nasz sztab, tak jak właściwie już od wielu, wielu lat, obejmuje zasięgiem nie tylko gminę Myślibórz, ale też sąsiednie gminy i w sumie mamy 65 wolontariuszy, którzy zbierają, zgłaszając się wcześniej, odpowiednio wcześniej do naszego sztabu. Mają identyfikatory i wszystkie oczywiście inne gadżety wolontariusza, czyli puszki i serduszka. No, zbierają od dzisiaj od rana. Na razie wszystko przebiega planowo i spokojnie. Jeszcze w tej chwili trudno mówić o jakichś wynikach, ponieważ w tej chwili zliczane są pierwsze puszki. Wolontariusze dostarczają te puszki prosto do banku PKOSA oddziału w Myśliborzu, który też już od kiedy właściwie Wielka Orkiestra ma tam swoje konto, to od tego czasu z nami współpracuje pięknie i tutaj się włącza też w tą akcję. Także tam będą te puszki na bieżąco zliczane. Ja w czasie koncertu myślę, że będę informował o jakichś tam kwotach orientacyjnych, ile mamy. No a wszystko się okaże dopiero jutro. Mam nadzieję, że tak jak było spokojnie, tak będzie spokojnie. Tam, na zewnątrz, a że tutaj będzie trochę hałasu i ludzi, mam nadzieję. Bo na razie na parę minut przed rozpoczęciem koncertu jeszcze tych ludzi nie ma, ale... Jakie mamy gadżety przewidziane na dzisiejszą licytację? No tutaj na perkusji troszeczkę rozłożyłem gadżetów, które dostaliśmy od fundacji. To są koszulki tegorocznego finału. Między innymi taka koszulka z limitowanej serii, 1000 takich koszulek z Einsteinem z wywalonym językiem. Taki słynny obrazek. Takich 1000 koszulek tylko na aukcji można otrzymać i właśnie w czasie tego finału. Nie będą sprzedawane ani w sklepiku żadnym orkiestrowym, chociaż Siema Shop działa przez cały rok i zbiera też pieniądze na Wielką Orkiestrę. Także te koszulki, mamy kubeczek, kalendarz, takie tradycyjne gadżety Wielkiej Orkiestry. Oprócz tego rzeczy, które przynoszą ze sobą nasi wokaliści koncertu Samorząd Śpiewa. To jest od kilku lat też taka tradycja tutaj myśliborska, że samorządowcy śpiewają dla dzieciaków z różnym skutkiem, że tak powiem, ale każdy przynosi też ze sobą właśnie jakiś drobiazg na licytację. Będziemy to licytować od razu po występach właśnie tych naszych samorządowców, także będzie dużo na pewno jakichś tam niespodzianek, ja jeszcze nie wiem, co kto przynosi, okaże się. A ty miałeś jeszcze coś w kieszeni, coś wyjątkowego. To jest medal 20-lecia fundacji, który w zeszłym roku otrzymałem od Owsiaka. Zaproszony zostałem jako przedstawiciel naszego sztabu, właśnie jako przedstawiciel Myśliborza do Warszawy na wręczenie takie 100 medali z okazji 20-lecia. Dla 100 najbardziej zaangażowanych sponsorów orkiestry i sztabów i ludzi takich najbliższych współpracowników Owsiaka, którzy w tym brali udział. Także wśród tego znalazło się tam ze 40 może sztabów z całej Polski, zaproszono również nas, ponieważ właśnie już od tych 20 lat Myśliburz bierze udział w orkiestrze. No oczywiście bez pierwszego finału w Myśliborzu nie było, ale był opóźniony kilka miesięcy, w maju też wolontariusze. I ja wtedy też już pierwszy raz z serduszkami zbieraliśmy na orkiestrę. Także można powiedzieć, że od początku Myśliburz jest, no i Warszawa o tym wie, Owsiak o tym wie.
i o nas pamięta, także na pewno taki miły gest właśnie dla mieszkańców naszego miasta, dla wszystkich wolontariuszy, którzy przez te 20 lat się przewinęli, dla wszystkich osób, które przez te 20 lat w jakiś sposób były zaangażowane właśnie w organizację koncertów, w organizację zbiórki. No, taki dostaliśmy medal. Tak jak na naszych banerach, tak jak na naszych plakatach widać, będziemy grać w tym roku, zbierać pieniądze, właściwie to już zbieramy od samego rana, dla ratowania życia dzieci, ale również dla godnej opieki medycznej osób starszych, dla seniorów, czyli na oddziały geriatryczne, na różne ośrodki pomocy dla osób, które już walczą właśnie z takimi chorobami osób starszych. Im bardzo potrzebna jest godna pomoc, dlatego trzeba wesprzeć również właśnie ten kierunek. Zespół tańca terapeutycznego Babilon Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pewnym sensie wielu z nich już wspiera orkiestrę i wyprzedziło jakby temat tegorocznego i modny w tym roku udział właśnie osób starszych, uniwersytetów trzeciego wieku, również nie tylko u nas. Takie uniwersytety włączają się w akcję, a my przecież już od 4 lat, w tym roku 4 raz, organizujemy marsze Nordic Walking, a tymczasem spływają do mnie informacje z banku. 3565 zł 74 grosze
To jest na godzinę 16:34. Tyle było w kasie zliczone i w trakcie liczenia były również inne. O, już mi tutaj mrugają, że jest 5. Także te informacje do nas będą spływały. O, 5520. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Dziękuję. Nasza skarbniczka jest wśród nas. I słuchajcie, bank PKO SA, który już, tak jak wspominałem, jest, walczy z nami już tutaj wiele lat i to wszystko zlicza. Będą te informacje do nas spływały, a tymczasem przed nami Babilon. Zacząć od początku, czas otworzyć drzwi. Zanim wcale nie dziękuję ci,
będzie mi nic. Bez łez trzeba przeżyć tę noc, bez łez. Jak to, jak to, jak? Bo tak, bez łez, nawet jeśli nie widzi nic, choć trochę boli, nie będzie mi nic. Bez łez. Koncert organizuje oczywiście Myśliborski Ośrodek Kultury. Ja tutaj niewiele nawet mam do powiedzenia czy do namieszania. MOK pięknie to wszystko przygotowuje i za to serdeczne podziękowania już teraz z góry, gdybym później zapomniał albo gdyby czasu nie było. Natomiast wolontariatem zajmuje się właśnie ZKP, które Chłopiec Myśliborzu, który organizuje sztab, na czele którego stoję osobiście, ale również Centrum Wolontariatu. W tym roku nam bardzo pomogło. Wszyscy wolontariusze zrzeszeni w Centrum Wolontariatu chętnie wzięli udział również właśnie w naszej zbiórce. Oprócz tego oczywiście jest też grupa osób niezrzeszonych. Jest też grupka takich uczniów szkół w Karsku i w Nowogródku, których organizuje jedna z nauczycielek, Beata Ludwińska. Też z tego miejsca serdeczne podziękowania, bo o nich często zapominam, bo oni gdzieś tam są daleko i z boku ich nie widzę, a oczywiście przyczyniają się też do naszego wspólnego sukcesu, do wyniku, który mamy. Natomiast właśnie Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym roku przed chwilą nam się zaprezentował. Również już trzeci raz morsy myśliborskie, taki klub morsów będzie się nam kąpał, żeby uświetnić właśnie finał. Pole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Tu na razie jest siedlisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Do roboty mam smykałkę, krzepę mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi wszyscy mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi Janowiczowi przeciąć dam. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Dziękujemy bardzo. Brawo, brawo, dziękujemy. Drodzy Państwo, ja tak woli kilku słów wstępu. Panie dyrektorze, pan dołączy do nas, pomóc tutaj przy. Zapraszamy do pomocy. Ja tylko taki mały wstęp. To jest podkowa. Oczywiście no podkowa jak zawsze przynosi szczęście, ale ta podkowa przynosi wyjątkowe szczęście. Ta podkowa ma ponad 100 lat. Została znaleziona no, na naszym terenie, osobiście przez mojego męża, a tak dokładniej obok starej wozowni w Dolsku. I od wielu lat wisiała w naszym domu.
Jest to dla mnie no, taka szczególnie cenna rzecz, dlatego chciałabym się nią z Państwem podzielić. Także zapraszam do licytacji. A jak ktoś jeszcze będzie bardzo chciał, mogę dorzucić autograf. O, na Podkowie. Także drodzy Państwo, bardzo bym chciała, żeby ta Podkowa poszła za taką przyzwoitą cenę. I przypominam, nie jest to made in China, tak? Tylko oryginalny wyrób kowala sprzed 100 lat. A to podnosi wartość. Dziękujemy bardzo za Podkowę. I drodzy Państwo, zaczniemy licytację tej oto Podkowy, którą Magda przekazała. Naprawdę widać ślad czasu na niej jest. Ząb, można by powiedzieć. Zaczynamy. Kto da 10 zł? Jest. Tak. A ja widzę, że na pewno znajdzie się ktoś, kto da 50 zł pewnie. Jest 50 zł. Także 50 zł mamy teraz. Kto na miejsce? Szukamy. Podkowa była w koniu. Była w koniu, to kłody tą podkową, to jeszcze ćwierki zostały. I to podnosi wartość tej podkowy. To jest podkowa i ćwierki. Kto na miejsce? Szukamy 60 zł. Tak, jest 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz drugi, no i teraz musimy się zastanowić, czy jest chętny na Podkowę za 60 zł. To będzie 50 zł po raz trzeci. Zapraszamy tutaj osobę, która zdecydowała do nas. O, widzę pani Magda, proszę, cieszymy się. Proszę, właścicielka wręczy Podkowę, zapraszamy. Super, dziękujemy. Tak, gratulujemy. I zapraszamy kolejnego samorządowca, czy będziemy licytować dalej? Nie, Kubeczek. Obiecałem, że Kubeczek. Po każdej aukcji, oprócz wyrobu przyniesionego przez samorządowca, to też jakiś gadżet orkiestry. Kubeczek 21 finału z takimi nadrukami charakterystycznymi właśnie podczas tego finału. Tradycyjnie kubeczki orkiestrowe są w takich fajnych kartonikach zapakowane. I to kartonik gratis, kubeczek 10 zł. Warto mieć taki kubek w swojej kolekcji. Oczywiście. 20 zł. Kawa z niego na pewno. Bo ja daję 10, więc ktoś musi dać już 20. O jest 20. Jest 20. A kto da więcej? Tak, kto da więcej? Jest 30. Jest 30. Jest 40. Fajnie, cieszymy się. Czy ktoś z Państwa chciałby zapłacić 50 zł za ten kubek? Jest 60. 60 zł po raz pierwszy. 100! Jest 100 zł, tutaj! Jest tutaj 100 zł. Czy ktoś z Państwa chciałby wylicytować ten kubek droższy? Ten pan widział go z bliska, więc ja widział, dlatego zna wartość tego kubka. 100 zł po raz. A jak go. 110, tak? Jak go opuszczę, to jeszcze bardziej warto. 110 po raz pierwszy. 120. 120. Czy ktoś by chciał dać 150, może tak? Wyżej. 330. 100 ile? 140. O, przeskoczyliśmy dychę. 140 zł po raz pierwszy. 140 zł po raz pierwszy. 140 zł po raz drugi. 150. Tutaj ale powoduje się. Ale 150 wyraźnie słyszeliśmy. Ręki nie podnosił. Podnosił rękę tak nieznacznym ruchem. Podniósł rękę, więc. Typ niepokorny. Jest 160 zł. Gratulujemy. 160 zł po raz pierwszy, 160 zł po raz drugi i 160 zł po raz trzeci. Gratulujemy, zapraszamy do nas. W sumie 160. Może być 200. No. Można też podejść, po prostu rozmienić baterii, może coś tam. Nie ma problemu. Myślę, że tam się. Niech będzie. Bardzo dziękujemy. Nawet 200 się okazało, że ten kubek. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy. Mam nadzieję, że kawa będzie smakowała. Jest kolejny wykonawca. Małgorzata Piłowaczek, również nasza radna myśliborska w towarzystwie Oli, córki. Jestem wychowawcą Oli, także tym bardziej mi miło, że Ola też tutaj weźmie udział w naszym koncercie. Ola będzie podśpiewywała, tak? Mamie w kurkach. Nie wstrzymane łzy.
Serdecznie gratulujemy talentu i tam i potańczyły dziewczyny i pośpiewały pięknie. No nie będę oryginalna, w związku z tym, że pracuję w banku. A, no właśnie. Mam tutaj dwójki kolekcjonerskie. Tak, zazwyczaj niemalże co roku trafiają do nas właśnie jakieś też monety. Mamy też orkiestrową? Nie, niestety trzymam na lepszą okazję. Mamy tutaj 5 dwójek, więc nie wiem, czy tutaj może powiem, tak, jakie to są te dwójeczki. Jako komplet po prostu zlicytujemy. 5 dwójek. 5 dwójek, ja widzę co nieco. Błyskawica, niszczyciel OEP Błyskawica. Mamy tutaj też Stańczyka. 180 lat Muzeum Narodowego w Warszawie. 160 lat. Mamy też Piotra Mikołowskiego, kimkolwiek był. Mamy niszczyciel Piorun, to drugi z serii niszczycieli, których tutaj... I... A Stefana Banacha, naszego genialnego matematyka, również. Proszę bardzo, jest 20. Mamy 20 złotych. 30? 40? 40 złotych. Mamy za ten woloreczek od pani Małgorzaty Piwowarczyk. 40 zł za 50, za 5 monet dwuzłotówek kolekcjonerskich. 50 zł, czy mamy... Zachęcamy, drodzy Państwo. Tak jest, czy mamy 60? Ależ Pan ma donośny głos, Panie Dyrektorze. To właśnie tam akustyk mnie podkręcił trochę. 60 zł, szukamy 60 zł. Mamy 60. 60. Ja powiem, że może 60. 70 też by się znalazło. Może być nawet 100. Tak, i to jest okrągła kwota. Obiecuję, że w przyszłym roku będzie następne 5, tak? Można całą kolekcję uzbierać,
A w związku z tym, że nominalna wartość to jest tylko 10 zł, ale na pewno jest to dużo, dużo, ta kolekcjonerska jest to dużo, dużo więcej. Tak, 60 zł mamy na ten moment, tak? Czy ktoś da więcej? Czy ktoś znajdzie 70, może 100? Szukamy w głowach, przeliczamy w portfelach. 60 zł po raz drugi. No i chyba na tym pozostaniemy. 60 zł. Czy ktoś da więcej? Nie widzę. 60 zł po raz trzeci. Sprzedane. O, nawet tupnąć porządnie nie można w tą nową scenę. Nie słychać. Zapraszamy. Naprawdę dobry. To była dobra licytacja. Komplet pięknych 5 monet. Będzie pan zadowolony. Mamy tu puszkę już. O, proszę. Dodrukowano i jest to podwójna, bo w zeszłym roku jubileusz, czyli jubileuszowa, ale z jednocześnie dodrukiem takim, że to jest tegoroczna koszulka. Jest bardzo oryginalna. Drodzy Państwo, zaczynamy licytację. 30, 40, 50, 60, bardzo szybko idzie, 70. Naprawdę bardzo fajna koszulka z bardzo przyjemnego materiału. O tak. O gramaturze nie wiem jakiej, ale na pewno porządnej. Porządny. Bardzo porządnego natura i jeszcze farba jest fajnie, także ważna. Proszę Państwa, 70 po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi. I czy ktoś z Państwa chciałby nabyć tą ładną czarną koszulkę? Za więcej jak 70 zł. Zapraszamy. Nie widzimy, nie widzimy. W takim razie 70 zł po raz trzeci. Zapraszamy pana na nas. Ale bez wieszaczka. O, tutaj zapraszamy, tu jest puszka. Rafał będzie przekazywał koszulkę. Tak. Proszę bardzo. Ja już zapraszam też, żeby przygotowała się nasza przewodnicząca Ewa Chmielewska. Rafał przekaż. Proszę poczekać chwileczkę, jeszcze certyfikat. Było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znasz. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ale ktoś, kto miał dobry stan, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Mając znik, on nie zboczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest tylko tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak podzielić myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
Kto da nam 10 zł za komplet srebrnej biżuterii z rąk pani przewodniczącej? Już widzę 10, już widzę. Widzę 20? Widzę 20. Ale proszę, proszę, śmiało, śmiało, rączki w górę. Kto da więcej? 30, 40, 50, tak? 60? Dobrze, widzę 60. O, 70 czy 100 już? 70, tak? A może ktoś tak stał na przykład już w 3 cyfry wersji? O, jest 3 cyfry, no to świetnie, mamy 100 zł. Ale możemy, prawda, te cyfry jeszcze zmieniać na wyższe jakieś. Czy mamy 110? 150? Nie widzę jeszcze. 110 zł szukamy chociaż. 110? O, mamy 110. A może tak właśnie coś z tego? Śmiało, śmiało. 110 zł. 110 zł po raz drugi. Uwaga, lampka się zapala już tutaj, bo może stracić. Taka okazja. A ja w międzyczasie mam dla Państwa informację. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale pod Myśliborzem jest taka miejscowość Listomie. I drodzy Państwo, w tej miejscowości powstał ośrodek czasowy, apartamenty nad jeziorem i właściciele tego ośrodka, pani Barbara i Grzegorz Labudowie, ufundowali trzydniowy, weekendowy pobyt dla 3 osób. I będziemy ten pobyt licytować. Cena wywoławcza 150 zł tego pobytu. Naprawdę zachęcam, jest to nad jeziorem Myśliborskim, bardzo malowniczo położone. Termin do wyboru z właścicielami. Drodzy Państwo. Tak, dostaniecie Państwo wizytówkę, skontaktujecie się, ustalicie termin. My to autoryzujemy. My przekazujemy, przekażemy tak Państwa nazwisko, żeby było wiadomo, czy jest, jak. Jest chętny na taki pobyt weekendowy w apartamentach nad jeziorem, drodzy Państwa. To tam widzę, jest tam, widzimy, jest ręka podniesiona w górę. 150 zł. Czy ktoś chciałby jednak skorzystać z tego? Powiem Państwu, że taki pobyt normalnie kosztuje 500 zł. Więc jest szansa, że nawet za 200 można jeszcze skorzystać. 150 zł po raz pierwszy. Czy ktoś z Państwa chciałby pojechać do apartamentów nad jeziorem? Daleko nie jest, ale począć można, tak. Bo jednak nie w swoim domu. Nad jeziorem. Przyjemny. Tam jest łódka, można łódką pochować, ryby połowić, tak to zapraszamy. To może być wiosną. 150 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz drugi i 150 zł. O, jest to 200 zł. 200 zł, gratulujemy naprawdę. Tylko teraz zabrać bilet, bo sobie jeszcze już udany weekend wejdzie. Także mamy 200 zł po raz pierwszy. Czy ktoś z Państwa chciałby spędzić w apartamentach nad jeziorem? 150 zł, 200 zł po raz drugi i Rafał, 200 zł po raz trzeci. Zapraszamy Pana. A przed nami za chwilkę. My mamy jedyny wizytówkę, mamy telefoniczne zapewnienie właścicieli, że to jest aktualne, także proszę do nas ewentualnie w tygodniu po bliższe szczegóły do Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Gratulujemy. Tak. A przed nami pan Jan Jakubów, radny. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione, me pierści belko. Lulajże Jezuniu, lulajże. Płaczem powieczki, utulże zemdlone, łkaniem usteczki. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a Ty go matulu, płaczu utulaj. Lulajże piękniuchny, nasz aniołeczku, lulajże wdzięczniuchny, świata kwiateczku. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj.
utulaj. No naprawdę wspaniały występ. 50 złotych. To mało. Mamy 70. 70 złotych, widzę. Szukamy dalej. 70 złotych to nie za wiele za taki obraz. 70 złotych razem z oprawą. 80? 100? 100 złotych mamy. 100 złotych. Pan licytuje tutaj między sobą. No jednak to przykro się mało. 100 złotych mamy, ale można przelicytować mamy. 100 złotych to za więcej. Na pewno jest więcej wart. Wart jest więcej, na pewno. 100 złotych mamy na ten moment. Zapraszam. 110 złotych. 110 złotych. Szukamy dalej. 110 złotych. 120, tak? 120, proszę bardzo. 120 złotych. O! Na wystawie był. No to może znajdzie się i 130. 130 szukamy, 120 już mamy. 130. No 130 złotych widzę. Jest 130 złotych. Szukamy 150, żeby już tak się nie cykać po 50. Mamy 150. 150 złotych. 150 złotych po raz pierwszy. 150 złotych mamy już w bazie. 150 złotych po raz drugi. Nie uciekajcie, jeszcze ja będę śpiewał. 150 złotych i inni też. 150 złotych. O, właśnie, możemy przebijać. 150 złotych po raz drugi i 150 złotych po raz trzeci. Przedamy. Zapraszam panią do nas. Przy okazji pani podziękuję. To jest pani dyrektor naszego oddziału banku PKSA. Już drugi rok współpracujemy tutaj ze sobą przy organizacji, ponieważ od zapraszamy na górę, tak. Ponieważ od już drugi rok jest pani dyrektorem właśnie naszego oddziału. I mam nadzieję, że jeszcze długie lata będziemy współpracować. Ja trzymam puszkę tutaj, tak, proszę. Tu jest puszeczka, wrzucamy. Tak. Gratulujemy. Dobrze właśnie takie okrętniejsze sumy, bo to nie ma problemu z rozmienianiem, z wydawaniem reszty. I zliczeniem też później. Również. Tak. Oczywiście. Na pewno znajdzie godne miejsce na ścianie. Od 10 zaczynamy. Jest 10 zł. Jest 10. Naprawdę fajny. Fajny kalendarzyk. No. I miesiące są po kolei. Także będzie łatwiej. No. Czy ktoś da 20 zł? 2013 to nie jest żadne oszustwo, także śmiało. Jest też numer. Jest, tak. To ile już mamy? 30? Ile tam było? 50? 20, a 20. 20 złotych, a 20 złotych. No to jest to do 50, to jedziemy. 20 złotych po raz pierwszy, 20 złotych po raz drugi. Co to 20 złotych? 30 złotych, nie widzimy raz. Jest 30 złotych. 30 złotych po raz pierwszy. Proszę Państwa. Czy ktoś chciałby? 40 złotych. Bardzo dobrze. Tańczymy na tej scenie. Pani tutaj rozbiła pan dzisiaj. Etui odpowiednie. A to musimy jednak otworzyć. Tak. Da się to zrobić. To jest specjalna puszka. Ta jedyna nie ma banderolki. Po to, żebyśmy... Ale jest pilnie strzeżona. Gratulujemy. Oczywiście. Dziękujemy bardzo.